W 24. kolejce czwartej ligi na stadionie Dozbud Arena w Ząbkach zmierzą się drużyny Ząbkowi i Świdu Staroźreby. Podopieczni trenera Macieja Tataja powalczą o kolejne ligowe zwycięstwo w rundzie wiosennej, po tym jak przed tygodniem pokonali na wyjeździe zespół Stoczniowca Płock. Na ten mecz zapraszają Państwa Przemek Piekarz i Marcin Sawiński. Czas na składy obu zespołów. Drużyna gospodarzy, Ząbkowi, wystąpi dzisiaj w meczu w składzie. W bramce Mateusz Matracki, numer 1. Numer 2, Szulakowski Przemysław. Numer 6, Nowiński Sebastian. Numer 8, Wiśniewski Bartosz. Numer 9, Szczepocki Jakub. Numer 15, Augustyniak Mateusz. Numer 17, Mianowicz Krystian. Numer 21, kapitan zespołu Augustyniak Piotr. Numer 24, Smolarczyk Bartłomiej. Numer 31, Głowala Filip. I numer 97, Neczyporenko Stanisław. W rezerwie pozostają bramkarz Koprowicz Juliusz, numer 13, z czwórką Malinowski Maciej, z piątką Mazurczak Rafał, z siódemką Jóźwiak Kuba, z szesnastką Lelitą Bartosz, z 34 Jakub Lis oraz 35 Karabin Jakub. Trenerem drużyny gospodarzy jest Maciej Tataj. I teraz skład dzisiejszych gości, a więc Świt Staroźreby. Zespół gości zacznie w następującym zestawieniu. Numerem pierwszym Tomasz Lodziński. Numerem czwartym Mateusz Tomaszewski. Numerem piątym Eryk Padzik. Numerem szóstym Seweryn Truskolaski. Z ósemką Filip Januszczak. Z numerem dziesiątym kapitan drużyny Michał Sobczak. Z jedenastką Sebastian Krajewski. Z numerem piętnastym Marcel Bykowski. Numerem 16 Jakub Sierpiński. Numer 17 to Rafał Trakul. I numer 18 Bartosz Zieliński. Na ławce rezerwowych mamy dzisiaj 5 zawodników w zespole gości. Z 12 Krzysztof Klimecki, 3 Paweł Zaroślak, 7 Kacper Popierarek, 13 grający trener Świtu, a więc Mariusz Unierzyski i z numerem 20 Dominik Stawicki. I zerknijmy sobie na tabelę aktualną przed tą kolejką czwartej ligi. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. 4 drużyny liderujące mają tyle samo punktów, po 51. Mławianka, z tego co wiemy, dzisiaj mecz już swój wygrała, także czekamy na odpowiedź Ząbkowi. Tak, 1-0 Mławianka wygrywa z Sokołem Serock na wyjeździe, a więc bilans punktowy 54 punkty. No i dzisiejszy mecz Ząbkowi, która zajmuje miejsce czwarte przed tą kolejką, a za chwilę druga część tabeli, tam gdzie obecnie na pozycji 11 Świt Staroźreby. Świt Staroźreby, jak widzimy, 28 punktów, bilans bramkowy 26-26, także goście nie tracą za dużo bramek. Ich sytuacja wydaje się bezpieczna. Nie grozi im spadek, prawda Przemku? Jak myślisz? No to się okaże jeszcze tak naprawdę, bo wiemy, że następuje po tym sezonie reorganizacja rozgrywek. Będzie 1/4 liga, będzie nowy poziom rozgrywkowy, liga 5, więc tak naprawdę te miejsca w okolicach 10, 11, 12 jeszcze i 13 w Krażu Romin walczą cały czas o utrzymanie w tej lidze, no bo miejsce numer 8 to będzie takie, które prawdopodobnie zagwarantuje utrzymanie. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że oczywiście wszystkie drużyny miały przełożoną jedną kolejkę, natomiast zespół gości Świt Staroźreby ma do rozegrania jeszcze 2 zaległe mecze. Pierwszy w przyszłym tygodniu z Markowią Marki, wyjazdowe spotkanie 27 kwietnia, a także 4 maja, tuż po majówce, również wyjazd do zespołu Żbiku Nasielsk. Ząbkowia Ząbki ma jedno spotkanie nierozegrane 21 kolejki i to spotkanie rozegrane zostanie w przyszłym tygodniu, również 27 kwietnia. To będzie spotkanie wyjazdowe w Warszawie z Unią. Tak, mamy na murawie w tym momencie na razie tylko Ząbkowie. Goście jeszcze w szatni, a za chwilę oba zespoły powinny być już przygotowane do startu tego meczu. Mamy 17:00, a więc prawdopodobnie kilkuminutowe opóźnienie. No i troszeczkę po 17 zaczniemy
Zaczniemy mecz pomiędzy Ząbkowią a Świtem Staroźreby. Możemy, Marcin, przypomnieć, jak wyglądały pojedynki obu zespołów w poprzedniej kolejce, jakie wyniki uzyskały obie drużyny w tej kolejce świątecznej. Tak jest, Ząbkowia Ząbki wygrała na wyjeździe ze Stoczniowcem Płock 5-2. Ciekawą sprawą jest to, że do przerwy zespół Ząbkowi przegrywał 2-0, także w drugiej połowie tutaj wzięli się bardzo, bardzo mocno do pracy zawodnicy z Ząbek i wywieźli 3 punkty z Płocka. Natomiast zespół gości Świt Staroźreby grał spotkanie, można powiedzieć, derbowe ze rezerwami Wisły Płock u siebie i ten mecz przegrali 2-0. Trochę jeszcze a propos warunków panujących na stadionie. Mamy w tym momencie 13 stopni w Ząbkach, nie ma słońca, lekki wiaterek. Pogoda, myślę, bardzo, bardzo przyjemna do grania. Sprawdzaliśmy przed meczem również stan boiska i nie mamy żadnych zastrzeżeń. Nie ma zastrzeżeń, bardzo równa murawa, bardzo dobre warunki dzisiaj do gry. Wiemy też, że wraz z rozpoczęciem drugiej połowy pojawią się światła tutaj na stadionie, zostaną włączone Jupitery, a więc ta pierwsza połowa jeszcze bez świateł, ale jeśli chodzi o murawę i o przygotowanie dzisiaj nawierzchni, to wszystko jest perfekcyjne i tak naprawdę nie powinna sprawiać murawa żadnych problemów jednej i drugiej drużynie. A mamy już oba zespoły, sędzia dzisiejszego meczu, a więc Kamil Baranowski, sędzia główny, już trzyma piłkę w rękach i za chwilę pierwszy gwizdek w tym spotkaniu. Tak, jeszcze w uzupełnieniu, asystentami sędziego głównego w dzisiejszym meczu są pan Boruciński Arkadiusz oraz Zwierz Jan. Mecz rozpoczną goście. Godzina 17:03 i zaczynamy. Jeszcze jedna informacja, którą jesteśmy winni oczywiście wraz z rozpoczęciem tego meczu. Być może to formalność, ale warto o tym wspomnieć, a więc na czerwono gospodarze Ząbkowia Ząbki, w żółto-zielonych strojach goście, czyli Świt Staroźreby, a teraz pierwsza taka ofensywna akcja gospodarzy, ale nie był w stanie utrzymać piłki Bartosz Wiśniewski. Z przytupem chcieli zacząć goście, natomiast odpowiedzialnie w obronie gospodarze, drużyna Ząbkowi. Jestem ciekaw, Marcin, w jakim ustawieniu dzisiaj zacznie tą pierwszą połowę Ząbkowia. Widzimy, że tradycyjnie czwórki obrońców trzyma się trener Maciej Tataj, ale lekkie roszady, jeśli chodzi o ten blok defensywny, ale może o tym za chwilę, bo teraz Świt Staroźreby miał dobrą szansę na to, żeby dostać się pod bramkę Ząbkowi, ale faulowany numerem 10 w zespole gości Michał Sobczak. Kapitan zespołu Świtu. Tak, no na razie z tego, co widzimy, Ząbkowia w klasycznym systemie 4-4-2. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać w dalszej fazie meczu. Tak, z prawej strony mamy Szulakowskiego, w środku obrony Augustyniak i Smolarczyk, a z lewej z numerem 17, tak jak obstawialiśmy, Krystian Mianowicz dzisiaj będzie pełnił rolę lewego obrońcy. Wcześniej tutaj w domowych meczach na lewej obronie występował Jakub Karabin, czasem też Maciej Malinowski, też on bardziej jako środkowy lewy obrońca. No a dzisiaj to Mianowicz dostaje szansę od trenera Tataja na pozycji numer. Na pozycji numer
na pozycji numer 5. Teraz faul w środku pola. Leży grający z szóstką Sebastian Nowiński. Ale wygląda na to, że będzie mógł kontynuować grę. Natomiast na pewno bolesne starcie. Tak jest, już się podniósł. Tak, w trakcie, kiedy mamy chwilę przerwy, możemy wspomnieć o tym, jak wyglądał pojedynek obu zespołów w poprzedniej rundzie, a więc w rundzie jesiennej na stadionie w Starożrebach. Gospodarze, czyli Świt, uległ Ząbkowi 1-2. Bramki dla Ząbkowi strzelali Wiśniewski i Lelito, natomiast dla Świtu na listę strzelców wpisał się Stawicki, dzisiaj na ławce rezerwowych Dominik Stawicki. Natomiast ta poprzednia runda to zwycięstwo, no i odmiana przebiegu meczu, bo przegrywali gospodarze, dzisiejsi gospodarze wtedy w Starożrebach 1-0, ale udało im się odwrócić losy meczu, zdobyć dwie bramki w drugiej połowie i podobnie jak przed tygodniem ze Stoczniowcem Płock finalnie osiągnąć 3 punkty. Kolejny faul w środku pola, szybkie rozpoczęcie gospodarzy, teraz akcja lewą stroną. Dośrodkowanie, chyba miało być to dośrodkowanie na drugi słupek, natomiast wyszedł taki centrostrzał nad bramką i od własnej bramki rozpocznie Tomasz Lodziński. Czego się spodziewasz w tym meczu, Przemku? Faworytem zdecydowanym na pewno gospodarze Ząbkowia, natomiast zespół Świt Starożreby potrafi sprawić niespodziankę. Warto chociażby wspomnieć ich remis z Mławianką Mława 0-0. Tak, a może o tym za chwilę, bo teraz Głowala ma piłkę, strzał z dystansu. Świetne uderzenie środkowego pomocnika z około 20 metrów, ale dobrze interweniował Lodziński w tej sytuacji. Dobrze, chociaż niewiele brakowało, aby ta interwencja zamieniła się w pechową. Prześlizgnęła się gdzieś piłka między rękawicami bramkarzowi i mamy rzut rożny, pierwszy rzut rożny w tym meczu na Ząbkowi. I pierwszy strzał celny. Szósta minuta. Dośrodkowanie rzutu rożnego na pierwszy słupek, ale wybierają obrońcy Świtu. Zbyt krótkie to dośrodkowanie, zbyt nisko zawieszona piłka tam na tym bliższym słupku interweniował jeden z zawodników Świtu i nie mieli szans wysocy środkowi obrońcy Ząbkowi na to, żeby oddać strzał na bramkę. A jeszcze wracając do tego ustawienia, o czym wspominałem chwilę wcześniej, z prawej strony ustawiony w bloku defensywnym Ząbkowi Szulakowski, w środku Smolarczyk i Augustyniak i na lewej obronie Krystian Mianowicz. W środku pola dzisiaj w Ząbkowi będą rządzili Nowiński i Głowala, na skrzydłach Neczy Porenko i Szczepocki, a w ataku duet Augustyniak-Wiśniewski, Augustyniak-Mateusz, który w tej rundzie wiosennej naprawdę notuje dobre występy w barwach Ząbkowi. Często wpisuje się na listy strzelców, no jest taką postacią, na którą mogą liczyć partnerzy z drużyny. Tak, Mateusz Augustyniak, 5 trafień w tej rundzie, w tym sezonie. Natomiast nie jest to najskuteczniejszy gracz drużyny Ząbkowi. Najskuteczniejszym graczem jest Kevin Przygoda, dzisiaj nieobecny, autor 7 trafień. Tak, Kevin Przygoda kontuzjowany. Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Może nie tyle szybkiego, co w pełni wyleczenia kontuzji, bo to poważny uraz, który wykluczy skrzydłowego Ząbkowi na kilka miesięcy z gry. Natomiast na pewno trener Tataj ma w swoim składzie zawodników, którzy będą w stanie też postarać się o to, żeby zastąpić Przygodę i nieść jakość do poczynań ofensywnych zespołu Ząbkowi. Mamy w składzie dzisiaj na tych pozycjach 7-11 Neczy Porenkę i Szczepockiego. Jest też na ławce rezerwowych Jakub Karabin, który może grać właśnie jako skrzydłowy, jest Kuba Jóźwiak, także ma kilka opcji trener Tataj.
Wracając jeszcze do twojego pytania, bo pytałeś mnie, Marcin, jak wydaje mi się, że ten mecz będzie przebiegał, jakie szanse mają dzisiaj gracze Ząbkowi. No wydaje mi się, że tak jak mówiłeś, faworytem gracze Ząbkowi, to oni będą pewnie częściej przy piłce, to oni będą starali się atakować. Świt Staroźreby w tej rundzie i w ostatnich 5 meczach nie jest, jeśli chodzi o wyniki, w najwyższej formie, bo to tylko 5 punktów, ale teraz dobra szansa i mamy 1-0. Proszę Państwa, 1-0. Bramkę zdobywa Bartosz Wiśniewski. 8 minuta spotkania. Bardzo dobra, prostopadła piłka. Asysta Głowali, strzał Bartosza Wiśniewskiego i 1-0 prowadzi Ząbkowia Ząbki. Bardzo dobra akcja gospodarzy. Teraz akcja prawą stroną. Gospodarzysz w polu karnym. Natomiast piłka w rękach bramkarza gości Lodzińskiego. Tak próbował dogrywać Szulakowski z prawej strony, ale w ostatniej chwili zabrakło podjęcia decyzji. I to dogranie trochę w stylu Łukasza Piszka, takie podłączenie prawą stroną i próba wycofania, ale nie było tam partnera. W każdym razie dobra kolejna akcja Ząbkowi. Możemy zobaczyć jeszcze raz w powtórce tę sytuację bramkową. Piękne zagranie Głowali. No i fantastyczny finisz Bartosza Wiśniewskiego. W 9 minucie Ząbkowia prowadzi 1-0. Teraz goście, dłuższa piłka, ale obrońcy Ząbkowi na posterunku. Mieć poręko, dośrodkowanie. Akcja lewą stroną, dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze walczą zawodnicy Ząbkowi, ale piłka w rękach bramkarza Świtu. Leży w polu karnym Nyczy Poręko. Tam nie było, wydaje się, że nie było żadnego faulu. Po prostu zwykła walka o piłkę i niestety ucierpiał zawodnik drużyny gospodarzy, ale wygląda na to, że za chwilkę się podniesie i będzie kontynuował grę. Wracając jeszcze do bramki, było to 5. trafienie Bartosza Wiśniewskiego w tym sezonie 4. ligi. Tak, doświadczony Bartosz Wiśniewski, lider zespołu, występujący na takiej pozycji, która często jest decydująca, jeśli chodzi o przebieg meczu. Numer 10, często jest wysoko ustawiony Wiśniewski, ma okazję być blisko bramki przeciwnika, no a w tej sytuacji świetnie obsłużył go Filip Głowala prostopadłym podaniem. Zazwyczaj to Wiśniewski posyła takie podania albo do Augustyniaka, albo do swoich skrzydłowych, a tym razem role się odwróciły i to Wiśniewski był tym, który kończył akcję, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, Marcin, Ząbkowia naciska, Ząbkowia przeważa i efektem tego była właśnie ta pierwsza bramka.
Szybka i dobra odpowiedź drużyny Ząbkowi na dzisiejszy wynik Ławianki. Jak wspominaliśmy, sytuacja w tabeli jest bardzo, bardzo napięta i... Ale może za chwilkę? Ale piłka w rękach Mateusza Matrackiego. Jak już wspominaliśmy, cztery drużyny mające po 51 punktów. Sytuacja ciekawsza z punktu widzenia sportowego nawet niż w polskiej ekstraklasie, gdzie na ten moment trzy, może nawet już tylko dwie drużyny walczą o tytuł mistrzowski. A nie skreślałbym jeszcze Pogoni Szczecin, chociaż przed nimi trudny mecz z Legią. Natomiast to prawda, ten szczyt, czołówka, czub czwartej ligi Grupy Mazowieckiej pierwszej, bardzo wyrównany. Jest Mławianka Mława, jest Troszyn, jest Ząbkowia, jest też Wisła Płock. No i bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie w dniu jutrzejszym pomiędzy Wisłą 2 Płock a Troszynem, a wiemy też, że Ząbkowia jeszcze czekają ją spotkania z kilkoma właśnie drużynami walczącymi o te najwyższe cele, bo u siebie rozegrają mecze zawodnicy trenera Macieja Tataja z Troszynem, ze Skolą Warsowią, no i właśnie w ostatniej kolejce ligowej z Mławianką Mława. Być może to będzie ten mecz, który zadecyduje o pierwszym miejscu w tabeli. Natomiast dobry terminarz Ząbkowi, bo wszystkie te mecze z drużynami z góry tabeli, czyli z Troszynem, Skolą i Mławianką, będą rozgrywali u siebie. Tak jest, wiemy. Być może przy takiej sytuacji o pozycji końcowej w tabeli będą decydowały mecze bezpośrednie. Ząbkowia Ząbki ma już rozegrane oba mecze z Wisłą Płock, z rezerwami Wisły Płock. Oba te mecze zakończyły się remisem, także tutaj w wypadku równej ilości punktów tych drużyn decydować będzie bilans bramkowy. Jak wiemy, nie obowiązuje już zasada goli strzelonych na wyjeździe. Także tutaj Ząbkowia Ząbki z Wisłą Płock mają ten bilans meczów bezpośrednich po prostu na remis. Tak, teraz chwilę wcześniej dobrze poradził sobie z przeciwnikami Michał Sobczak. No i teraz to Świt częściej jest przy piłce, częściej tworzy akcje ofensywne. Troszeczkę cofnęła się Ząbkowia, ale wydaje mi się, że to jest taka naturalne zachowanie, ale przerywam, bo dostał piłkę Wiśniewski. Świetne zagranie na prawą stronę, ale trafił w Augustyniaka i zablokował to podanie, które niechybnie trafiłoby do prawoskrzydłowego Ząbkowi. Teraz jest piłka blisko pola karnego Ząbkowi. Mieli swoją szansę gracze trenera Unierzyskiego, ale dobrze zachował się w tej sytuacji duet środkowych obrońców, a więc Smolarczyk i Augustyniak. Teraz piłka w rękach Mateusza Matrackiego, natomiast wcześniej, tak jak wspomniałeś, kapitalnie ruszył Stanisław Neczyporenko prawą stroną. Tutaj gdyby podanie Bartosza Wiśniewskiego doszło do adresata, mielibyśmy sytuację 1-1. Tak, to była dobra szansa. Dobrze też zachował się w tej sytuacji Wiśniewski, bo przechwycił tą piłkę, która poleciała do niego w wyniku błędu rozegrania zawodników Świtu. Odwrócił się z nią i próbował prostopadłym podaniem uruchomić Neczyporenkę, ale znalazł się tam na drodze podania przypadkowo Augustyniak i zablokował tę piłkę. Natomiast widać, że gracze Ząbkowi są czujni. Po tej pierwszej bramce nadal starają się być agresywni i tworzyć kolejne sytuacje. Być może to będą akcje właśnie tak jak teraz z rzutu wolnego, ze stałych fragmentów gry albo z kontrataku, ale na pewno będzie też fragment gry, w którym będą starali się znowu odzyskać kontrolę i budować akcje w ataku pozycyjnym. Teraz rzut wolny mniej więcej 35 metrów od bramki Świtu. Faulowany był Mateusz Augustyniak. Dośrodkowania, ale Świt wybija piłkę. Natomiast ciekawe rozegranie rzutu wolnego. Dwóch zawodników, jeden ruszył. Wyglądało to, jakby było jakieś nieporozumienie, natomiast widać, że trenowany stały fragment gry. Tak, te godziny spędzone na
boisku treningowym, schematy tworzone przez sztab szkoleniowy. Tutaj było widać, niestety to dośrodkowanie nie dotarło, niestety z perspektywy oczywiście sztabu szkoleniowego i zawodników Ząbkowi, nie dotarło do zawodnika ubranego na czerwono. Nie było szansy na oddanie strzału, ale teraz mamy rzut wolny. Przywołuje arbiter Smolarczyka, bo tam ostro interweniował środkowy obrońca Ząbkowi. Chyba ostatnie ostrzeżenie dla gracza z numerem 24. A w 18 minucie meczu będziemy mieli rzut wolny dla Świtu, no i taką szansę na dalsze zagranie i na stworzenie zagrożenia pod bramką Matrackiego. Szuka pomysłu drużyna Świtu, natomiast na razie bez strzału ta drużyna. No zmarnowany ten rzut wolny, trzeba uczciwie przyznać. Niedokładne zagranie środkowego obrońcy Świtu i od bramki zacznie Matracki. Daleki wykop, tutaj był pomysł rozegrania tego wszystkiego na krótko, ale jednak zmiana decyzji. Kolejny rzut wolny, po raz kolejny faulowany jeden z zawodników Świtu. Teraz mamy taki fragment gry, w którym tych stałych fragmentów gry jest trochę więcej, płynność gry trochę mniejsza. Zobaczymy, czy... No tak, teraz inaczej gracze Świtu zdecydowali się na rozegranie tej sytuacji. Wyciągnęli wnioski z poprzedniego stałego fragmentu gry i budują teraz atak pozycyjny od obrońców, od tyłu. Starają się znaleźć przestrzeń i kolejny faul zawodnika Ząbkowi, ale to są takie zachowania, które trener Tataj może pochwalić w tym sensie, że będzie bił brawo, ponieważ są blisko przeciwnika gracze Ząbkowi, nie dają się odwrócić w stronę bramki Matrackiego. Cały czas są przygotowani na te ataki ofensywne Świtu Staroźreby. Tak jest, to samo chciałem wspomnieć. Tutaj doskonały pressing. Mieliśmy sytuację 4-4, natomiast teraz dośrodkowanie drużyny Świtu. Próba strzału, ale się nie udało tym razem. Daleka piłka do Bartosza Wiśniewskiego, natomiast radzą sobie z tym obrońcy Świtu. Trochę takiej angielskiej piłki teraz. Piłka w powietrzu nie spada na ziemię. Widzimy, że Świt Staroźreby ustawiony trójką obrońców, dwóch wahadłowych, numerem 16 Jakub Sierpiński z lewej strony i z prawej, w tej chwili nie widzę z jakim numerem, też za chwilę to ustalimy, natomiast o tym może za chwilę, bo mamy teraz akcję dla Ząbkowi. Akcja lewą stroną, natomiast bardzo dobre zachowanie obrońcy i będziemy mieli rzut z autu na wysokości pola karnego. Widzimy jeszcze sytuację bramkową, jeszcze jedna powtórka, zagranie głowali do Wiśniewskiego, ale wracamy już, bo rozpoczęli grę zawodnicy Ząbkowi i odgwizdał rzut wolny, arbiter będziemy mieli. Rzut wolny czy rzut rożny, Marcin? Rzut wolny, rzut wolny. Rzut wolny. Przy samej linii bocznej. Bardzo dobra okazja do dośrodkowania. Powiedziałbym nawet, że trochę lepsza niż rzut rożny, ponieważ kąt do bramki jest taki, że można spróbować pokusić się o bezpośrednie uderzenie. Tak, wydaje się, że tutaj ostre dośrodkowanie to będzie ten sposób na zagrożenie. Dobra, bardzo dobra ostra piłka. Piłka, ale interweniował dobrze Lodziński w tej sytuacji i mają szansę na kontratak graczy Świtu. Dobrze obrócił się z piłką Sobczak. Jest już z prawej strony jeden z zawodników Świtu. Trakul Rafał. Bardzo dobre podanie, natomiast czujnie tutaj obrońca Ząbkowi i piłka wybita. Tak, to chyba Mianowicz świetnie zatrzymał tę akcję z numerem 17. Przeciął linię podania, ale teraz z lewej strony ma piłkę Sobczyk, kapitan drużyny gości. Wchodzi w pojedynek na linii pola karnego, ale nie dał się minąć Głowala. To chyba Filip Głowala, tak. Nie dał się minąć Głowala i oprócz tego, że paręnaście minut wcześniej zaliczył asystę przy bramce Wiśniewskiego, to teraz świetnie interweniował w defensywie.
dobry jak do tej pory występ w wykonaniu Filipa Głowali. I widzimy coraz więcej prób ofensywnych Świtu. Starają się atakować gdzieś bocznymi sektorami, czy to poprzez Sobczyka z numerem 10, czy też przez kolejnych skrzydłowych, a teraz Augustyniak z prawej strony. Od bramki rozpocznie bramkarz Świtu Lodziński. Tak, w poprzedniej akcji tutaj akcja dwójkowa. Sierpiński podał do Sobczaka. Rzeczywiście podanie bardzo dobre, natomiast Sobczak zagubił się w dryblingu, a później faul w ataku. I sytuacja nic nie przyniosła drużynie gości. Dużo walki, widzimy duże zagęszczenie na boisku. Bardzo ambitnie zarówno drużyna Ząbkowi, jak i drużyna Świtu. Doceniają to kibice. Zmaga się tutaj doping, natomiast mamy akcję lewą stroną. Dobra próba do grania z lewej strony. Było dwóch zawodników, do których można było skierować to podanie, ale był też jeden z obrońców, który przewidział to zagranie i wybił piłkę. No ale kolejna sytuacja dla podopiecznych trenera Macieja Tataja. Będą mieli chyba już trzeci albo czwarty rzut wolny z okolicy 30-35 metra i być może to będzie ten rzut wolny, który będą w stanie zamienić na kolejną bramkę graczy ubrani na czerwono. Tak jest. Kolejny raz do dośrodkowania będzie szykował Bartosz Wiśniewski. Teraz kolejne zamarkowanie dośrodkowania. Teraz próba dośrodkowania. Mateusz Augustyniak próbował, natomiast po raz kolejny bez efektu w postaci bramki. Kolejne tutaj dośrodkowanie Bartosza Wiśniewskiego, natomiast pewnie dzisiaj te piłki wyłapuje Lodziński. Goście rzeczywiście od kilku minut mają problem z tym, żeby opuścić własną połowę. Teraz piłka na stronie drużyny Ząbkowi, ale nic dla gości z tego nie wynikło. Śniewski, dobra piłka na lewą stronę. I rzut rożny. Tutaj pretensje mają zawodnicy Świtu, natomiast wydaje się, że dobra decyzja sędziego. Gracze Ząbkowi, no to drużyna, która na swoim stadionie jest bardzo mocna. Bardzo mocna, niepokonanie do tej pory u siebie w rozgrywkach ligowych podopieczni trenera Tataja. 11 meczów na stadionie w Ząbkach, 10 zwycięstw i 1 remis. I zobaczymy, czy przy tym rzucie rożnym będą w stanie podwyższyć prowadzenie w spotkaniu ze Świtem. Ostre dośrodkowanie, ale interweniował tam jeden z obrońców Świtu i wyprowadzają kontratak zawodnicy trenera Unierzyskiego. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Neczy Porenko, ale to on też pomógł w odbiorze piłki, bo szybko wrócił po tym stałym fragmencie gry i gracze Ząbkowi odzyskali piłkę, będą mieli wrzut z autu. Napotkałem, Marcin, jeszcze na taką ciekawostkę związaną z drużyną gości, a więc nie wiem, czy wiesz, ale
Zawodnicy Świtu mają w meczach z ich udziałem pada najmniej bramek, tylko 52 gole, bo ten bilans bramkowy 26-26. W przypadku meczów Ząbkowi tych bramek zdecydowanie więcej, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj ta reguła nie znajdzie zastosowania, że zobaczymy jeszcze kilka bramek, że Ząbkowia będzie atakowała, że Świt też będzie stawiał opór, no i że to będzie w tych kolejnych minutach naprawdę dobre spotkanie. Tu mnie zaskoczyłeś, wiedziałem, że bilans bramkowy jest niski, natomiast nie wiedziałem, że jest znaczy bilans bramkowy, liczba bramek w meczu, że jest najniższa w lidze. Teraz spokojnie Lodziński. Natomiast rzeczywiście, moim zdaniem w przypadku drużyny gości tutaj istotniejsza jest ta mała liczba straconych bramek, zaledwie 26. Tak, to prawda. Świadczy to o tym, że defensywa jest mocną stroną. Mocna defensywa, ale teraz akcja w ofensywie. Świetnie, na kilka razy próbował tam znaleźć miejsce do bramki. Faul w ataku. Tutaj decyzja sędziego. Natomiast mieliśmy pierwszy strzał drużyny gości. Pytanie, czy możemy ten strzał zaliczyć do statystyk, bo wydaje mi się, że sędzia odgwizdał rzut wolny jeszcze przed oddaniem strzału przez grającego z numerem 8 Filipa Januszczaka. Niemniej to prawda, gracze Świtu trochę bardziej ofensywnie w tych ostatnich minutach. Miejmy nadzieję, że to spowoduje, że Ząbkowia też ruszy do ataku. Teraz próba pressingu na bramkarza drużyny gospodarzy. Mam wrażenie, że te ostatnie 3-4 minuty dużo lepsze w wykonaniu drużyny Świtu. Zobaczymy. Może jest to jakiś punkt zwrotny w meczu. Trochę niżej ustawieni w tych ostatnich minutach gracze Ząbkowi. Teraz co prawda wyżej podchodzi Głowala. Chcą zmienić trochę tę sytuację. Podszedł wysoko Głowala i zmusił tak naprawdę bramkarza do dalekiego zagrania. No i teraz Wiśniewski stara się opanować piłkę i utrzymać ją na połowie przeciwnika. Ryzykownie, trzeba przyznać, grają gracze Świtu w tym sektorze boiska. Z pierwszej piłki wymieniali podania gdzieś tam w okolicach swojego pola karnego, ale ostatecznie nie zakończyło się to stratą. Ale teraz odbiła się piłka od jednego z zawodników Ząbkowi. Trafiła do Augustyniaka, odgwizdał jednak rzut wolny arbiter. Uznał, że było tam zagranie ręką Głowali. Tak, no momentalnie 3-4 wymiany piłki z pierwszego kontaktu i rzeczywiście drużyna Świtu dosyć odważnie poczynia sobie tutaj z, jakby nie patrzeć, mocno faworyzowaną drużyną gospodarzy. Truskolaski. Teraz Padzik. Z jedenastką Krajewski. Budują atak pozycyjny gracze Świtu Staroźreby, ale wysoko naciskają tam podopieczni trenera Tataja. Pracuje w pressingu Augustyniak, pracuje Nowiński, pracuje Głowala. Pracuje też Wiśniewski. Udało się przedostać na połowę przeciwnika graczom Świtu, ale dobrze zablokował piłkę Szulakowski. Mamy teraz chwilę przerwy, a więc będziemy mogli jeszcze zobaczyć powtórkę sytuacji bramkowej. Dobrze znalazł się między przeciwnikami Głowala, zagrał do Wiśniewskiego, a ten lewą nogą ominął bramkarza i dał prowadzenie swojemu zespołowi. Świetna akcja na początku meczu Ząbkowi, no i utrzymuje się wynik z tej 9 minuty meczu. Teraz świetnie Wiśniewski donosi poręki i mamy słupek.
Bardzo dobry strzał. Takie zagranie na granicy z Polonego. Co sądzisz? Co sądzisz o sytuacji, Przemku? Teraz zobaczymy to w powtórce. Przedłużył główką Augustyniak. Zagrał do Wiśniewskiego. Ten uruchomił Neczyporenkę. No i w słupek trafił skrzydłowy Ząbkowi. Wydaje mi się, że mogłaby tam być minimalna pozycja spalona, ale chyba nie podniósł chorągiewki ostatecznie arbiter. Świetne teraz dogranie Szulakowskiego wzdłuż bramki. Naprawdę ostra piłka, ale nie naciskał tam, nie atakował tam piłki żaden z ofensywnych zawodników Ząbkowi, ani Wiśniewski, ani Augustyniak nie wbiegali na pierwszy słupek, na ten bliższy słupek i nie byli w stanie wykończyć dobrego podania Szulakowskiego. Tak, świetna piłka, zabrakło, tak jak mówisz, tylko kogoś, żeby po prostu tą sytuację zamknąć. Cały czas utrzymuje nam się wynik 1-0 dla Ząbkowi. Dobrze sobie teraz Sobczyk poradził z przeciwnikiem na plecach. No i groźna sytuacja z perspektywy świtu, bo naciska tam Augustyniak, ale poradzili sobie ostatecznie z tą sytuacją defensorzy świtu. Ale widzimy, że ponownie inicjatywę na boisku odzyskują gospodarze, drużyna Ząbkowi. Teraz akcja lewą stroną. Dobra piłka do Bartosza Wiśniewskiego. Czy będzie strzał? Niestety nie. Teraz tutaj kibice domagają się rzutu karnego dla drużyny gospodarzy, aczkolwiek no nie wyglądało to na sytuację do odgwizdania. Tak, wydaje się, że nie było tam faulu. Próbował Wiśniewski z przeciwnikiem na plecach znaleźć trochę miejsca na to, żeby oddać strzał lewą nogą, ale to jest właśnie to, czego potrzebują teraz gracze Ząbkowi. Akcji ofensywnych, zagrożenia pod bramką Lodzińskiego, kilku takich akcji, które pozwolą im przejąć kontrolę z powrotem nad tym spotkaniem, bo te ostatnie minuty trochę bardziej pod dyktando świtu, więcej razy mieli piłkę na połowie przeciwnika gracze gości, ale to Ząbkowia teraz odzyskuje kontrolę nad meczem i będzie starała się zdobyć kolejną bramkę. Teraz znowu piłka do Bartosza Wiśniewskiego. I faul. Faulowany Szczepocki Jakub bodajże. Mamy pierwszą żółtą kartkę w meczu. Otrzymał ją zawodnik z numerem. Niestety nie widzę w tym momencie. Jest to chyba grający z piątką Padzik Eryk. Dwudziesta szósta minuta meczu, a właściwie rozpoczęła się już 37. Będziemy mieli rzut wolny dla Ząbkowi. Z lewej strony dośrodkowo będzie Neczyporenko. Dośrodkowanie bardzo dobre po raz kolejny. Natomiast wybijają na rzut rożny obrońcy świtu. Który to już rzut rożny w tym meczu? Trzeci rzut rożny dla drużyny gospodarzy. Drużyna gości na razie jeszcze bez tego stałego fragmentu. Często mają piłkę stojącą gracze Ząbkowi. Mają szansę na to, żeby dośrodkować w pole karne, czy to z rzutu rożnego, czy z rzutu wolnego, gdzieś tam właśnie w okolicach narożnika. A teraz kolejny taki stały fragment, ale znowu zbyt niskie to dośrodkowanie, czy poręki. Nie wiem, czy trener Tata i zawodnicy Ząbkowi nie zdecydują się na zmianę wykonującego, bo to chyba drugie czy trzecie z rzędu takie dośrodkowanie, czy poręki, które niestety zbyt krótkie. Być może Wiśniewski odchodzącą piłkę od bramki będzie w stanie dośrodkować, albo gdzie jeden z zawodników środka pola, czy to Głowala, czy Nowiński. Zobaczymy przy kolejnych sytuacjach. Od właśnie bramki Lodziński tutaj chciał zagrać na krótko, natomiast dobry pressing zawodników Ząbkowi i
i zmiana decyzji golkipera Świtu. Będzie daleki wykop. Teraz dobra piłka od Trakula do Sobczaka. Radzą sobie na razie obrońcy drużyny gospodarzy. I kolejny faul w ataku. Z prawej strony w zespole Świtu lewonożny Trakul tworzy spore zagrożenie w dzisiejszym spotkaniu. To on często, schodząc właśnie z prawej strony w kierunku środka boiska, wykorzystuje tą swoją lewą nogę do tego, żeby albo wchodzić w pojedynki, albo zagrywać takie prostopadłe podania. Muszą uważać na niego gracze Ząbkowi. Na pewno też wyróżnia się w zespole gości będący przed chwilą przy piłce Michał Sobczyk, ale nie zrozumieli się teraz gracze Świtu. Sobczyk próbował prostopadłym podaniem uruchomić swojego partnera. Sobczak. Sobczak. Bardzo przepraszam, Michał Sobczak. Mam nadzieję, że wybaczy mi kapitan gości za tą pomyłkę. Teraz już będę pamiętał. Mamy teraz pojedynek taki bardzo agresywny w środkowej strefie boiska, faulowany jeszcze tam głowala, ale zastosował przywilej korzyści arbiter. A w tym kolejnym starciu nie odgwizdał rzutu wolnego, ale walczy głowala z przeciwnikami. No i finalnie doczekał się tego gwizdka arbitra. Muszę przyznać, że imponuje mi dzisiaj postawa głowali, bo pracuje świetnie zarówno, jak powtarzał klasyk, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Najpierw w ofensywie, no bo zaliczył asystę, a w wielu sytuacjach też w poczynaniach defensywnych, więc ta pierwsza połowa, przynajmniej do 40 minuty, bardzo dobra w wykonaniu głowali. Tak, tak. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że jest to jeden z dwóch młodzieżowców w drużynie Ząbkowi na boisku. Także oby talent się rozwijał. Teraz próba szybkiego rozegrania przez drużynę Świtu. Michał Sobczak tutaj z pressingiem, ale bardzo dobrze golkiper gospodarzy Matracki. Tak, uprzedził Matracki Sobczaka. Widzieliśmy, że takim rzutem po piłkę interweniował Matracki. Ciałem i nogami wyleciał, wysunął się poza linię pola karnego, ale ręce i piłka były w obrębie 16, a więc nie ma mowy o przewinieniu, nie ma mowy o rzucie wolnym. Widać doświadczenie w tej sytuacji golkipera Ząbkowi, a teraz świetnie w obronie Mianowicz, który ślizgiem zatrzymał przeciwnika. Pan nie próbował zabrać się zawodnik gości. Był to Zieliński Bartosz. Tymczasem akcja gospodarzy. Dośrodkowanie z prawej strony i mamy 2 do 0. Proszę Państwa, Bartosz Wiśniewski. Kapitalne dośrodkowanie Szulakowskiego. Natomiast Bartosz Wiśniewski tutaj, to jest jego dzień, to jest jego dzień. Druga bramka w tym spotkaniu. 6. bramka. Świetna akcja z prawej strony. Neczyporenko uruchomił Szulakowskiego. Dośrodkowanie zawodnika z numerem 2 i świetne wykończenie. Wyprzedził Wiśniewski swojego przeciwnika i skierował piłkę do siatki. 2 do 0 prowadzi Ząbkowia. Jeszcze raz ta sytuacja. Warto oglądać ją kilkukrotnie. Dośrodkowanie Szulakowskiego, dobry ruch Wiśniewskiego i 2 do 0 prowadzi Ząbkowia. Prawdziwy instynkt napastnika, tutaj Bartosza Wiśniewskiego. Miał obok siebie obrońcę, wychodził do piłki również bramkarz, natomiast Bartosz Wiśniewski był szybszy, wsadził głowę tam, gdzie niektórzy nie wsadziliby nawet nogi. I mamy w efekcie 2 do 0 dla drużyny Ząbkowi. Zachował się Wiśniewski jak rasowy napastnik w tej sytuacji. Zaatakował bliższy słupek, uprzedził obrońcę i skierował piłkę do siatki. Nie miał szans w tej sytuacji Lodziński. Strzał był bliskiej odległości. Naprawdę świetna akcja w wykonaniu
w wykonaniu podopiecznych trenera Macieja Tataja. Ta akcja zaczęła się w ogóle od przerzutu, zmiany ciężaru gry przez Wiśniewskiego. Świetnie opanował piłkę Neczy Porynko, uruchomił podłączającego się prawą stroną do akcji Szulakowskiego. No i finalizacja Bartosza Wiśniewskiego 10 na 10. Kapitalne dośrodkowanie. Bardzo ładny strzał i mamy 2 do 0. Minuta. Zobaczymy, czy jeszcze w tej pierwszej połowie odpowiedzą na drugą bramkę Ząbkowi goście. Teraz tutaj pod presją zawodnicy Świtu, natomiast dobre rozegranie, zmiana, przerzucenie ciężaru gry na drugą stronę. No próbują Przemku, prawda? Widać, że szukają swojego pomysłu w tym meczu, natomiast obrońcy Ząbkowi jak na razie spisują się bez zarzutu. Tak, bardzo dobry mecz jak do tej pory Ząbkowi. Dobry występ w ofensywie i bardzo dobrze też w poczynaniach defensywnych radzą sobie gracze Ząbkowi. Leży teraz jeden z zawodników Świtu w środku boiska, chyba jakaś tam jakieś kopnięcie, jakaś kontuzja drobna, ale podnosi się już Seweryn Truskolaski z numerem 6. I zaczniemy z powrotem grę na piłkę Smolarczyk. Augustyniak. Matracki. I dłuższe zagranie bramkarza Ząbkowi. Sprytnie w tej sytuacji zachował się Szczepocki, pozwolił przeciwnikowi wyprzedzić się, nie trafił w piłkę zawodnik Świtu i aut dla Ząbkowi. Za chwilę wybije nam 45. minuta. Zobaczymy, czy arbiter tego spotkania przedłuży tą pierwszą część meczu. Wygląda na to, że ta minutka doliczona będzie. Jeszcze próba akcji Ząbkowi prawą stroną, natomiast nie tym razem. Tutaj po drugiej bramce ożywili się kibice gospodarzy. Bardzo zadowoleni. Wynik 2 do 0. Doping coraz głośniejszy. Warto wspomnieć, że dzisiaj na stadionie myślę około 70-80 osób dopingujących tutaj drużynę gospodarzy. Kibiców gości nie widzimy. I jeszcze pod koniec tej pierwszej połowy. Prawdopodobnie będzie to już ostatnia akcja tej części meczu. I jeszcze jedno dośrodkowanie, do którego zabiera się Bartosz Wiśniewski. Próbował tutaj Piotr Augustyniak, natomiast strzał niecelny. I kończymy pierwszą połowę, ostatni gwizdek arbitra. Do przerwy Ząbkowia prowadzi ze Świtem Staroźrebę 2 do 0.
Wracają na murawę piłkarze. Pierwsi, jako pierwsi z szatni wyszli zawodnicy gości drużyny Świtu Staroźreby. Teraz mamy również na boisku gospodarzy. Jeszcze krótka rozgrzewka przed tą drugą połową. A pobudzenie mięśni, rozgrzanie organizmu. Znamy to chociażby z ekstraklasy tutaj niedaleko położonej drużyny z Warszawy, Legii Warszawa. Tam także przed drugą połową zawsze jest te 30 sekund, minuta takiego intensywniejszego rozruchu przed drugą połową. Tak, prawie jak ekstraklasa. Na pewno dzisiejszy występ Ząbkowi w tej pierwszej połowie bardzo dobry. Przeważali gracze trenera Tataja. Świadczą o tym chociażby statystyki, które widzę, że masz tutaj zanotowane. Tak jest. Mamy 6 strzałów drużyny Ząbkowi, z tego 3 celne. Drużyna gości bez strzału, ponieważ tak jak słusznie zauważyłeś, w pierwszej połowie był oddany jeden strzał, natomiast był on już po gwizdku. Także tak, nie zaliczamy tego do statystyk. Pytanie, czy właśnie możemy zaliczyć im ten strzał, ale widzę, że tutaj rygorystycznie podchodzisz do tego. Rygorystycznie. Ja też tego do statystyk bym nie doliczał Świtowi, ale miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie się działo jeszcze więcej niż w pierwszej. 2 bramki dla Ząbkowi. Czekamy na kolejne akcje, na kolejne gole, na dobrą piłkę w tych drugich 45 minutach. Wygląda na to, że obie drużyny wyszły na drugą połowę bez zmian, także przypomnijmy tutaj skład. Gospodarze w składzie Matracki, Szulakowski, Nowiński, Wiśniewski, Szczepocki, Augustyniak, Mianowicz, Augustyniak, Piotr, Smolarczyk, Głowala i Neczyporenko. Tak, natomiast goście Świt Staroźreby również bez zmian rozpoczęli tą drugą połowę. Goście w bramce w Świcie: Lodziński, dalej Tomaszewski, Padzik, Truskolaski, Januszczak, Sobczak, Krajewski, Bykowski, Sierpiński, Trakul i Zieliński. Zobaczymy, czy trener Mariusz Unierzyski, grający trener gości, ale dzisiaj wystawił siebie na ławce rezerwowych, nie desygnował się do pierwszej jedenastki. Zobaczymy, czy trener gości zdecyduje się na jakieś zmiany, czy wprowadzi któregoś z zawodników, czy może sam wejdzie na boisko i będzie starał się pomóc swojej drużynie umiejętnościami piłkarskimi. Na razie goście próbują wyjść z własnej połowy. Tutaj wysoki pressing drużyny Ząbkowi w dalszym ciągu. Widać, że jest to element trenowany. Szybkie rozpoczęcie rzutu wolnego. Drużyna Świtu jest faulowany. Faulowany jest zawodnik Świtu, Trakul Rafał. Będzie dobra sytuacja tutaj przy narożniku pola karnego, mniej więcej 18-19 metrów od bramki, trochę z boku. Natomiast bardzo, bardzo dobre miejsce na dośrodkowanie. I zobaczymy, czy coś z tego wyniknie do drużyny gości. 48 minuta spotkania. Będziemy mieli rzut wolny dla Świtu Staroźreby. Przy piłce Rafał Trakul. Próba chyba bardziej strzału niż dośrodkowania. Rzeczywiście zaliczamy ten pierwszy strzał w drużynie gości. Prawda, uderzenie niecelne, ale od czegoś trzeba zacząć. Tak, tam było jeszcze jakieś zderzenie w polu karnym dwóch zawodników, ale arbiter nie zdecydował się na wskazanie na rzut karny. Tam sytuacja, o której zapominamy, nic wielkiego się nie wydarzyło i od bramki zaczyna Mateusz Matracki. Po raz kolejny będziemy mieli mocne wybicie. Nie decydują się na ten moment rozegrania, na rozegranie krótkie.
autu bramkowego zawodnicy Ząbkowi. Teraz dobra piłka na prawą stronę. Dośrodkowanie w pole karne. Natomiast wybijają obrońcy Świtu, ale jeszcze drużyna Ząbkowi w ataku. Świetny rajd prawego obrońcy, ale nie miał komu podać. Szulakowski, to był chyba Szulakowski z numerem tak drugim. Podobnie jak przy drugiej bramce z prawej strony wchodził w pole karne, albo że bardziej z okolic pola karnego próbował dogrywać Szulakowski, natomiast nie znalazł tym razem swojego partnera, nie znalazł Wiśniewskiego dośrodkowaniem. Teraz faul w ataku, leczy po ręki. Tak, to Szulakowski dzisiaj rzeczywiście bardzo, bardzo ofensywnie. Tak, często się podłącza do akcji. Tak jest. Często podłącza się do akcji i też to są akcje, które są udane w wykonaniu Ząbkowi, bo dostaje podania prawy obrońca Ząbkowi, jest wykorzystywany w tych atakach. Ma okazję do tego, żeby dograć do swoich partnerów będących w polu karnym. Ale teraz Świt przy piłce. Oraz kolejny Rafał Drakul. Wyróżnia się dzisiaj ten zawodnik. Trzeba przyznać, że to gracz, który często jest przy piłce, który często wchodzi w pojedynki i z tych zawodników ubranych na żółto-zielono prezentuje się w dzisiejszym meczu zdecydowanie najlepiej. Teraz próba zagrania. Chyba usłyszał nasze pochwały i próbował trochę zagrać pod publiczkę, ale nie udała się ta piętka, nie udało się to zagranie. Natomiast przy piłce nadal utrzymują się gracze Świtu i mają piłkę z prawej strony. Znowu piętka Drakula. I kolejny wyrzut z autu. Natomiast tak, widać, że tutaj w szatni goście odbyli męską rozmowę, ponieważ w porównaniu do pierwszej połowy zdecydowanie bliżej bramki Ząbkowi. Tutaj piłka krąży po obwodzie w polu karnym. W polu karnym leży zawodnik Ząbkowi Nowiński. Cierpiał chyba właśnie Nowiński w jednym ze starć. Widzieliśmy dokładnie, czy to po jakimś kopnięciu, czy po uderzeniu. Natomiast chwilę wcześniej Drakul przed polem karnym utrzymywał się dłużej przy piłce, szukał partnerów do zagrania i strzał z dystansu Świtu. Kolejny strzał możemy zaliczyć do statystyk. Strzał celny, pierwszy strzał celny gości w tym spotkaniu. Olarczyk teraz podaje do Szulakowskiego. Szulakowski próbował znaleźć Wiśniewskiego, ale ma piłkę Krajewski. Dobrze teraz naciskał Augustyniak. Niewidoczny dzisiaj, a może mniej widoczny niż w poprzednich meczach, Mateusz Augustyniak nie miał dobrej szansy na wpisanie się na listę strzelców napastnik gospodarzy, ale za to inni gracze ubrani na czerwono częściej przy futbolówce, częściej tworzą zagrożenie. Oczywiście Bartosz Wiśniewski, dwie bramki, jest Neczyporenko, jest Głowala. To oni dzisiaj wyróżniają się w szeregach Ząbkowi. Częściej są przy piłce, częściej tworzą zagrożenie i sprawiają problemy przeciwnikom. Może jeszcze w tej drugiej połowie i Augustyniak będzie w stanie znaleźć się w dobrej sytuacji bramkowej. Po tych pierwszych ośmiu minutach drugiej połowy widać, że mecz nam się nieco otworzył. Pojawiają się coraz większe przestrzenie. Świetne teraz przyjęcie Augustyniaka, dobre dalekie zagranie Matrackiego i utrzymali się wysoko przy piłce gracze Ząbkowi. Świetna piłka Wiśniewskiego. Neczyporenko, zablokowany jego strzał chyba, niedośrodkowanie i będziemy mieli kolejny rzut rożny dla drużyny Ząbkowi. Jak możemy zobaczyć w powtórce tę sytuację, zagrał Wiśniewski do Neczyporenki. Próbował skrzydłowy mocnym uderzeniem wpisać się na listę strzelców, bo to chyba był strzał, ale zablokowane to uderzenie zawodnika z numerem 97. Zmiana wykonawcy rzutów rożnych, tym razem Bartosz Wiśniewski. Dobre dośrodkowanie na piąty metr, ale udane
piątkowanie Lodzińskiego. I wychodzą obronną ręką defensorzy drużyny gości. Dalekie teraz zagranie Matrackiego. Był tam Neczy Porenko, który walczył w powietrzu o piłkę. Był Wiśniewski. Byli blisko tego, żeby stworzyć tam większe zagrożenie ofensywni zawodnicy Ząbkowi. Teraz znowu Wiśniewski pokazywał Matrackiemu, żeby dalszym zagraniem poszukał właśnie jego gdzieś tam w okolicach 30 metra. Był niepilnowany Bartosz Wiśniewski pomiędzy liniami, ale ostatecznie piłka nie trafiła do niego i teraz dłużej przy piłce utrzymywał się Truskolaski, ale świetnie przechwycił teraz piłkę. To był chyba Nowiński, ale ostatecznie trafiła futbolówka do Szczepockiego. Szczepocki próbował wejść w dribbling, natomiast zatrzymany. Augustyniak, świetne zagranie na prawą stronę do Neczy Porenki. Ten świetnie opanował piłkę. I Głowala. Szulakowski odzyskał piłkę. Uspokajają ten atak gracze trenera Tataja. Będą starali się od nowa znaleźć przestrzeń w tym ataku. Co warte podkreślenia, bardzo, bardzo wysoko gra bramkarz drużyny Ząbkowi i Matracki. Tutaj widać, ale może po tej akcji. Szczepocki, świetne zagranie do Wiśniewskiego, a za mocno i piłka w rękach Ludzińskiego. Mateusz Matracki, tutaj bramkarz Ząbkowi, chyba troszeczkę bierze z Manuela Neuera. Wiesz, że aż naprawdę, tak, naprawdę że aż tutaj takie porównanie możemy zastosować? Na pewno. Oczywiście, że tak, stoi tutaj 30, nawet na 40 metrze czasami, wysoko, pomaga swoim obrońcom. Tak, tak, to prawda. Widać, że bardzo pewnie czuje się goalkeeper gospodarzy. Oczywiście tym, którzy są z nami, którzy oglądają naszą transmisję, oglądają mecz, zachęcamy oczywiście Was do tego, żebyście zostawiali łapkę w górę. To pomaga nam rozwijać nasze transmisje, pomaga nam rozwijać kanał. Jeśli chcecie, to oczywiście udostępniamy czat do tego, żeby komentować mecz, żeby zadawać pytania. Jesteśmy tutaj na stadionie w Ząbkach, widzimy wszystko, co się dzieje. 57 minuta meczu i Ząbkowia prowadzi 2-0. Teraz dobra piłka od Trakula. Dośrodkowanie z prawej strony, ale wybijają obrońcy Ząbkowi. Natomiast coraz więcej tych prób, tych ataków drużyny Świtu. Widać, że w przerwie tutaj trener Unierzyski zmienił nieco ustawienie drużyny. Wyższy pressing na pewno. Mamy zmianę w zespole gospodarzy, a więc Ząbkowia Ząbki dokonuje roszady. Z boiska schodzi Sebastian Nowiński z numerem 6. A w jego miejsce, jeśli dobrze widzę z tej odległości, pojawi się Bartosz Lelito z numerem 16, ale jeszcze potwierdzimy to. Nie, to chyba nie jest Lelito. Chyba jest 16. Lelito, rzeczywiście. Numer 16. Świetnie teraz Szczepocki. Dośrodkowanie, pole karne. Świetna sytuacja. Neczy Porenko, przepraszam. Natomiast nieczyste uderzenie. Strzał niecelny i od bramki. Wracamy już na żywo z obrazem. Mieliśmy jeszcze chwilę wcześniej powtórkę tej akcji Szczepockiego, ale odzyskali już futbolówkę gracze Świtu i kolejne dalekie zagranie w kierunku Sobczaka. Z lewą stroną drużyny Świtu. Próbują tutaj lewą, prawą stroną goście, ale monolitem dzisiaj jest defensywa drużyny gospodarzy Ząbkowi.
Rafał Trakul, prawa strona. I rzut z autu. W międzyczasie teraz mamy żółtą kartkę dla Truskolaskiego. Natomiast dwie minuty wcześniej mieliśmy również żółtą kartę, prawdopodobnie dla Januszczyka. Obie kartki dla drużyny gości. Teraz akcja drużyny Świtu. Dużo walki, przepychania i mamy rzut rożny dla drużyny gości. Pierwszy w tym meczu. Zobaczymy, co przygotowali. Jaki wariant rozegrania. Dośrodkowywał będzie oczywiście Trakul. Dobrze ułożona noga zawodnika Świtu. Zobaczymy, czy odnajdzie swojego partnera w polu karnym. Ostre dośrodkowanie. Jest dobra piłka i mamy bramkę. 2-1. Proszę Państwa. 2-1. Także pierwszy rzut rożny. I od razu przynosi on bramkę drużynie Świtu. Tak, zobaczmy tę sytuację w powtórce. Dośrodkowywał Trakul. Nie trafił w piłkę Matracki. No i futbolówka trafiła do jednego z zawodników Świtu Staroźreby ustawionego na dalszym słupku. Nie miał już problemów zawodnik gości z umieszczeniem piłki w siatce. Zaraz ustalimy, kto jest strzelcem bramki. Musi się tylko stawić plecami do nas ten zawodnik, bo... Tak jest. Bo nie mają gracze gości numerów na spodenkach. To jest... Ciekawa sytuacja, bo... Wydaje mi się, że jest to Zieliński Bartosz. My mamy tutaj w protokole meczowym go jako zawodnika grającego z numerem 18, natomiast na koszulce widnieje 19. Być może jakieś zmiany w protokole zaszły, do których informacji nie doszliśmy, które informacje do nas nie dotarły. Natomiast Świt Staroźreby zdobył bramkę i w tym momencie Ząbkowia będzie chciała trochę bardziej ofensywnie zagrać, będzie starała się na pewno zdobyć kolejną bramkę, żeby uspokoić sytuację na boisku, podwyższyć prowadzenie. Ale widać, że goście uskrzydleni zdobyciem bramki. Tutaj druga połowa w ich wykonaniu zdecydowanie lepsza. Mamy już 3 strzały z ich strony, 2 celne. Przypomnijmy, w pierwszej połowie bez ani jednego strzału na bramkę drużyny Ząbkowi. Teraz akcja lewą stroną drużyny Ząbkowi. I mamy kontratak drużyny Świtu. Trakul. Bartosz Wiśniewski. Napędza tą akcję prawą stroną. Zejście do środka, uderzenie na bramkę. Strzał celny, ale bardzo pewnie Lodziński. Dobra akcja w wykonaniu Wiśniewskiego. Odprowadził piłkę prawą stroną, zszedł na lewą nogę i oddał strzał z dystansu. Potrzebują na pewno tego gracze Ząbkowi teraz i kolejne dośrodkowanie, ale nie dosięgnął piłki. Zbyt wysoko poleciała ona dla Wiśniewskiego, a była szansa na hat-trick. Tak, bardzo, bardzo dobrze czuje się dzisiaj Bartosz Wiśniewski. Tak jak powiedziałeś, będzie polował pewnie na hat-tricka, natomiast teraz odzyskana piłka drużyna Ząbkowi. I czy będzie rzut karny? Tak jest, jest rzut karny, proszę Państwa. Faulowany Augustyniak, Mateusz Augustyniak, czyli ten, o którego się upominałeś.
Tak, zobaczmy. Myślę, to. że sytuacja Zobaczmy to w 0-1-kowa. powtórce. Karny jak najbardziej słuszny, ale zobaczmy jeszcze. Tak, zahaczony, zahaczony. Zawodnik z numerem 15. I do rzutu karnego podejdzie prawdopodobnie Piotr Augustyniak, pewny egzekutor drużyny z Ząbkowi. Możemy jeszcze raz zobaczyć tę sytuację w powtórce. Świetnie przechwycił piłkę Mateusz Augustyniak. Pobiegł z nią w kierunku bramki, minął przeciwnika, zastawił się, no i kopnięty tam w okolice Achillesa. Jak najbardziej rzut karny zasłużony, no i trochę to zachowanie zawodnika gości niepotrzebne, bo wydawało się, że ma sytuację pod kontrolą. Piotr Augustyniak bierze rozbieg. Strzał i 3 do 1. Wyczuł to uderzenie bramkarz gości Lodziński, ale bardzo dobry strzał i mamy bramkę na 3 do 1 strzelcem Piotr Augustyniak. Tak, widzimy, że spokoił oddech Augustyniak przed wykonaniem tego stałego fragmentu gry. Spokojny podbieg. No i pewny strzał kapitana drużyny gospodarzy. W 66. minucie meczu Ząbkowia prowadzi 3 do 1. Szybka odpowiedź drużyny Ząbkowi, a teraz mamy zmianę. Boisko opuszcza Krystian Mianowicz. A w jego miejsce zaraz to jest państwu... chyba Jakub Karabin, sądząc po sylwetce, numerem 35. 35. Tak jest, Jakub Karabin. Ten zawodnik już się ustawił na lewej stronie obrony. I już pierwszy kontakt z piłką, zagranie do bramkarza. Teraz wysoki pressing drużyny Świtu, ale świetnie sobie radzi z tym Mateusz Matracki. Tutaj po raz kolejny ożywiają się kibice, trzecia bramka. Zadowoleni. Słyszymy tutaj co jakiś czas przyśpiewki odnoszące się do Ligi Mistrzów. Myślę, że jest to rzecz jak najbardziej osiągalna w ciągu kilku lat. Tego życzę oczywiście. Natomiast na dzień dzisiejszy... Na dzień dzisiejszy... Ząbkowie. Tak jest, na dzień dzisiejszy jest to troszeczkę takie życzeniowe. Jeszcze kilka kroków mają do wykonania gracze Ząbkowi, ale na pewno są na dobrej drodze do tego, żeby być blisko tego meczu barażowego. No i upragnionej walki o awans do trzeciej ligi. Teraz Nyczyporenko zagrywa do Augustyniaka. Świetna piłka Nyczyporenki. Z lewej strony. Z lewej strony był Augustyniak. Wyśrodkowanie, natomiast tutaj pewnie w obronie drużyna Świtu. Kapitalny teraz brat Mateusza, Piotr Augustyniak. Świetne zagranie do Nyczyporenki na prawą stronę. Tam było dużo miejsca. I goście zmuszeni do wybicia na rzut rożny. W narożniku Nyczyporenko i Bartosz Wiśniewski, ale została piłka dla strzelca dwóch bramek w dniu dzisiejszym. To Bartosz Wiśniewski będzie dośrodkowywał. Dośrodkowanie w pole karne. Strzał, słupek! Drugi słupek, proszę państwa. Bardzo blisko teraz podwyższenia zawodnicy Ząbkowi. Mieliśmy dwa strzały w słupek. Bartłomiej Smolarczyk oraz nie wiem, kto drugi dobijał. Prawdopodobnie Augustyniak Mateusz. Teraz zobaczymy to w powtórce. Dośrodkowanie Wiśniewskiego. Tam chyba zablokowany ten drugi strzał. Ten drugi strzał, tak. Ofensywnego zawodnika Ząbkowi, bo to był chyba... Chociaż nie, to był Augustyniak, bo mignęły gdzieś Mateusz żółte buty Augustyniak, tak, stopera, tak. A więc dwie dobre szanse Ząbkowi na podwyższenie prowadzenia na 4 do 1. Przed chwilą też szybki atak drużyny Świtu, natomiast
Mateusz Matracki bardzo pewnie w bramce. Ale ożywił nam się ten mecz. To na pewno bardzo dobre tempo w tej drugiej połowie. Mamy już dwie bramki, ale wygląda na to, że nie jest to koniec strzelania na dzisiaj. Trakul prawą stroną. Czyżby znowu zagranie piętą? Nie tym razem. Ale widać tutaj duży respekt. Do niego mają zawodnicy Ząbkowi. Trakul na prawo, dośrodkowanie. I wybijają zawodnicy Ząbkowi. Oglądam jeszcze w naszą lewą stronę, w okolice ławki rezerwowych. Widać, że tam rozgrzewają się zawodnicy Ząbkowi. A jeden z nich jest już gotowy do wejścia. Za chwilę będziemy mieli kolejną zmianę w szeregach Ząbkowi. Trener Tataj na pewno liczy na to, że te zmiany będą... Oj, brzydki faul teraz. Filip Głowala, żółta kartka zasłużona. Mamy zmianę w drużynie gospodarzy. Z boiska schodzi Jakub Szczepocki z numerem 9, a w jego miejsce z numerem 7 Kuba Jóźwiak. Kuba Jóźwiak, który w poprzednich meczach częściej występował w pierwszej 11, dzisiaj pojawia się na boisku w 71 minucie. Trener Tataj na pewno liczy na jego umiejętności gry 1 na 1, na szybkość, na to, że mając zmęczonych przeciwników będzie w stanie tworzyć zagrożenie w ofensywie. Kuba Jóźwiak, strzelec 5 goli w tym sezonie. Zobaczymy, czy powiększy swój dorobek bramkowy. Teraz właśnie Jóźwiak rusza lewą stroną. Pojedynek 1 na 1 z obrońcą. Zejście do lewej nogi, dośrodkowanie w pole karne, ale czujnie tutaj obrońcy Świtu, a konkretnie Eryk Padzik, ekspediuje piłkę. No, poza stadion nawet, poza tutaj. Poza bramę piłka wyleciała. Tam jest już pierwsza akcja po wejściu Jóźwiaka i rzeczywiście widać, że chłopak ma gaz, ma dribbling. Zobaczymy, czy przełoży się to na jakiś dorobek bramkowy, asystę w dalszej części tego meczu. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, Wiśniewski. Bardzo dobre dośrodkowanie. Strzał Augustyniaka, Piotra Augustyniaka. Zablokowany i złapał piłkę bramkarz Lodziński. A teraz... jest techniczne zagranie Piotra Augustyniaka. Coraz lepiej. Takie mam wrażenie w tej drugiej połowie, że bracia Augustyniak, zarówno Mateusz, jak i Piotr. Na pewno Ząbkowia w tej drugiej połowie po stracie bramki zyskała taki nowy impuls. Zaatakowali odważniej gracze Ząbkowi. Zdecydowanie postanowili, że podejdą wyżej, no i widać, że kolejne sytuacje są w stanie tworzyć pod bramką Świtu. Podrażniła ich ta stracona bramka, bo na swoim stadionie rzadko tracą gole. A przed nami kolejna zmiana, bo gotowy jest już kolejny zawodnik rezerwowy w zespole Ząbkowi. Schodzi Filip Głowala, zawodnik z żółtą kartką. Bardzo dobry występ w dzisiejszym meczu Głowali. Tak, no. W jego miejsce... pierwsze połowy tutaj, Filip. Bardzo, bardzo dobry występ, tak jak wspominasz. Tak, w jego miejsce pojawił się z numerem 5 Rafał Mazurczak. Będziemy mieli chyba lekką zmianę ustawienia, korektę, jeśli chodzi o ustawienie w zespole Ząbkowi. Widzimy, że teraz... Szulakowski ustawiony
Chyba nieco wyżej, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w kolejnych minutach, bo teraz mamy atak Ząbkowi, rzut wolny. Nie widzieliśmy, co tam do końca się wydarzyło. Leży zawodnik drużyny Świtu, Padzik. Zwija się z bólu. Chyba wszystko rozejdzie się po kościach. Nie było tam złych intencji w zagraniu Neczyporenki. Ucierpiał odrobinę zawodnik Świtu, ale sytuacja już wyjaśniona. My będziemy mieli szansę na to, żeby przyjrzeć się teraz ustawieniu Ząbkowi. Mamy czwórkę obrońców i Mazurczak jako prawy obrońca, jako pozycja numer dwa. W środku pola na szóstce defensywny pomocnik Bartosz Lelito, trochę wyżej ustawiony Neczyporenko, a jeszcze wyżej linii ataku Wiśniewski i Mateusz Augustyniak. Z prawej strony Szulakowski, z lewej Jóźwiak. Tak teraz wygląda ustawienie zespołu Ząbkowi. Czasem drużyna Świtu. Dalekie zagranie, ale pewnie tutaj Piotr Augustyniak. Tak, świetna interwencja Augustyniaka. Widać to doświadczenie po nim, widać lata spędzone na boisku. Nie dość, że bardzo pewna postawa w defensywie, no to jeszcze dokłada bramki z rzutów karnych. Prawdziwy kapitan, można powiedzieć, że z Augustyniakiem na boisku drużyna Ząbkowi radzi sobie naprawdę pewnie. No a do tego jeszcze w rundzie wiosennej mamy drugiego Augustyniaka, Mateusza, który dokłada naprawdę dużo ofensywnych akcentów w zespole Ząbkowi. Teraz Piotr Augustyniak na prawo do Szulakowskiego. Czy zdąży? Niestety troszeczkę za mocna piłka, ale bardzo dobra próba, bardzo dobry pomysł. Ciekawi jesteśmy, czy jakiś roszad dokona trener gości. Czy sam zdecyduje się wpuścić siebie na boisko. Widzimy już jeden z zawodników rezerwowych Świtu zbliża się do linii bocznej. Rzeczywiście za chwilę będziemy mieli pierwszą zmianę. Czasem polowany Trakul. Ruskolaski na lewą stronę. Padzik. Ale świetny pressing drużyny Ząbkowi. Strata za stratę w tej chwili. Ruskolaski. Krajewski. Tomaszewski, rozciągamy na prawo, nie, do środka, piłka do środka, tutaj niezdecydowanie Truskolaski, strzał! Nieczysto chyba trafił w piłkę, bardzo, bardzo dobra sytuacja dla gości na tą bramkę kontaktową. Natomiast pomylił się Truskolaski. Tak, wprowadził piłkę Tomaszewski, zagranie w kierunku najwyżej ustawionego zawodnika Świtu. Miał dobrą szansę Truskolaski, ale nie przyłożył dobrze nogi do piłki i to uderzenie niecelne. Trochę chyba zaskoczony. Tymczasem mamy zmianę. Opuścił boisko granicę z 19, czyli prawdopodobnie strzelec gola Zieliński. Jak już wspomnieliśmy, u nas w protokole jest on z numerem 18. A tak. Na boisku pojawił się grający z numerem 20 Dominik Stawicki. Tak jest. Natomiast w zespole Ząbkowi z boiska zszedł Stanisław Neczyporenko, a na boisku pojawił się z czwórką Maciej Malinowski. Malinowski ustawiony jako środkowy obrońca w duecie defensywnym z Piotrem Augustyniakiem. Smolarczyk teraz będzie ustawiony nieco wyżej na pozycji numer 6. To z kolei spowoduje, że Lelito będzie ustawiony piętro wyżej, tam gdzie wcześniej przez kilka minut po murawie poruszał się Neczyporenko. Jest rozciągnięcie na prawą stronę. Bardzo dobra piłka do środka. Mamy strzał. I niecelne, uderzenie niecelne. Strzelał Lelito. Niecelne uderzenie, ale to była dobra akcja w wykonaniu Ząbkowi.
przechwycił piłkę, taką górną piłkę Augustyniak. Opanowali ją w środku pola gracze trenera Tataja. Z prawej strony Szulakowski znalazł Lelito w środkowej strefie, a ten oddał strzał, jednak nie był on celny, natomiast sam pomysł, sama akcja bardzo dobra. Mamy 80. minutę spotkania, zbliżamy się powoli do końca. Drużyna Świtu przegrywa 1-3 i zobaczymy, czy jeszcze podejmie próbę tutaj strzelenia bramki kontaktowej, a może nawet strzelenia dwóch bramek i wywiezienia na pewno cennego dla nich remisu z tego terenu w Ząbkach. Na pewno się nie poddają goście, to możemy powiedzieć na pewno, że tutaj cały czas ambitnie. Nie poddają się gracze trenera Unierzyskiego. Wydaje się, że będzie im ciężko zdobyć jeszcze dwie bramki i powalczyć o jeden punkt, natomiast ta druga połowa na pewno lepsza w wykonaniu Świtu. Byli w stanie zdobyć bramkę kontaktową, ale potem Ząbkowia podrażniona tym straconym golem zaatakowała mocniej i zdobyła trzecią bramkę, a teraz Augustyniak. Świetny rajd stopera, zatrzymał się chyba na czwartym albo na piątym przeciwniku, teraz Trakul. Świetna piłka do Trakula. Sędzia tutaj podniósł chorągiewkę. Mamy spalony. Jestem pewien, czy w tej sytuacji był spalony, wiesz? Też znajdujemy się bardzo, bardzo niedaleko i też mam wątpliwości. Natomiast sędzia nie miał ich żadnych, podniósł chorągiewkę od razu. Tutaj mamy po wyjściu w drużynie Świtu Dominika Stawickiego, mamy małą zmianę. Dominik Stawicki na prawym skrzydle, tak jak wcześniej grał Trakul. Trakul powędrował na drugi kierunek boiska, na lewą stronę. Lewą stronę, nawet atak, powiedzmy, taki lewy skrzydłowy schodzący do środka, tak jak w poprzedniej sytuacji. A mamy jeszcze zmianę w zespole Ząbkowi. Z boiska zszedł Mateusz Augustyniak, a na jego miejsce pojawił się z numerem 34 Jakub Lis. Kolejny młodzieżowy drużyny, natomiast tym razem świetna akcja drużyny Świtu. Kapitan Sobczak przy piłce, dobre zagranie do właśnie do Trakula. Czy był tam faulowany? No nie wyglądało. Mateusz Matracki złapał pewnie piłkę w ręce. Nie było tam chyba kontaktu z nogami Trakula, także wydaje się, że dobra decyzja sędziego. Pokrzykuje teraz trener Tataj z ławki rezerwowych. Brakuje mu trochę kontroli, brakuje mu dłuższego utrzymania się przy piłce. Dali się troszeczkę sprowadzić do defensywy zawodnicy Ząbkowi i tutaj trener Tataj wyraźnie liczy na to, że w kolejnych minutach będą dłużej utrzymywać się jego gracze przy piłce, że uspokoją trochę przebieg meczu i będą w stanie zaatakować w tych ostatnich minutach i zdobyć czwartą bramkę, a na pewno obronić się przed jakimiś groźnymi atakami zespołu Świtu Staroźreby. Dośrodkowanie rzutu wolnego Trakula, natomiast wybili to bezproblemowo obrońcy, za niska troszeczkę piłka i mamy aut na wysokości pola karnego Ząbkowi. Tak, parę chwil wcześniej dobra szansa dla Świtu. Zdawało się, że trochę inaczej mógł rozegrać to Sobczak, ale ale poradzili sobie obrońcy, przepraszam, że przerwałem. I od bramki. Nie, rzut rożny. Mamy rzut rożny, przepraszam. Tak, dobrze. Rzut rożny dla drużyny Świtu. Nabił teraz Stawicki swojego przeciwnika i będą mieli rzut rożny gracze Świtu, a wiemy, że to jest zagrożenie w ich wykonaniu, no bo przy poprzednim tego typu stałym fragmencie gry zdobyli gola gracze trenera Unierzyskiego. Wyśrodkowuje Trakul. Ale bardzo pewnie tutaj piłkę łapie Matracki. Miał drobne problemy, ale szybko poradził sobie z nimi doświadczony goalkeeper Ząbkowi. To dośrodkowanie Trakula nie było tak ostre, tak dobre jak to przy bramce gości.
Dalekie wybicie na prawą stronę. Tutaj urywa się Szulakowski. Świetna akcja indywidualna. No i czy tam nie było faulu na rzut karny? Sytuacja kończy się rzutem rożnym dla drużyny Ząbkowi. Blisko było tam też tego, żeby ostatecznie po tej wątpliwości, którą mieliśmy, żeby piłka trafiła do Wiśniewskiego, no i gdyby dotarła futbolówka do zawodnika z numerem 8, no to z kilku metrów najprawdopodobniej trafiłby do siatki ofensywny pomocnik Ząbkowi, no i skompletowałby hat-tricka. Jeszcze ma na to kilka minut, ale teraz będzie wykonywał rzut rożny. Dośrodkowanie na długi słupek. Piotr Augustyniak, bardzo dobra sytuacja, natomiast strzał niecelny. Trochę chyba za bardzo odchylony, ale bardzo, bardzo tutaj dobre dośrodkowanie Wiśniewskiego. Widać, że trenowany element. Któryś raz już, po którym rzucie rożnym do piłki, do strzału dochodzi Piotr Augustyniak. Natomiast strzał niecelny w tym momencie. Teraz bardzo wysoki pressing drużyny Ząbkowi. Poradzili sobie z tym gracze Świtu. To jest właśnie to, czego oczekuje trener Tataj w tych ostatnich minutach. Nie pozwolić graczom Świtu na przedostanie się na połowę Ząbkowi. Wysokie ustawienie, wysoko odbierana piłka i kolejne sytuacje pod bramką Świtu. To znane powiedzenie, czyli najlepszą obroną jest atak. No w tej sytuacji jak najbardziej chcą wcielić życie i powinni wcielać w życie gospodarze. Wysoko podchodzić pressingiem, nie pozwalać graczom Świtu rozgrywać piłki i tworzyć kolejne sytuacje. Jest kilku zmienników, którzy na pewno chcą się dobrze pokazać w tej końcówce. Tak, no widzimy tutaj, że pięciu zawodników Ząbkowi rusza do pressingu. Rzeczywiście utrudnia to mocno piłkarzom Świtu. Teraz rozegranie na prawą stronę. Stawicki. I mamy out. Znowu Stawicki przy piłce. Roślak. Ale niecelne to zagranie i piłka u bramkarza Świtu Lodzińskiego. No i znowu piłkarze Ząbkowi wysokim pressingiem. Starają się jak najmocniej utrudnić, jak najdłużej tą piłkę, tak jak wspominałeś, utrzymać na połowie drużyny Świtu. Mamy 87 minutę, także taki... Faza meczu, że ten wynik trzeba szanować jak najbardziej. Wiadomo, najważniejsze są 3 punkty. Bardzo ważne dla drużyny Ząbkowi. Mamy zmianę w zespole Świtu. Z numerem 7 na boisku pojawił się Kasper Popierarek. Z boiska chyba zszedł Truskolaski z 6. Tak. Nie mamy go chyba na brawie, teraz ale bardzo dobra akcja drużyny Świtu. Bardzo dobra akcja tutaj. Pierwszy strzał światobramki. Matracki odbił piłkę. Jeszcze próbował tutaj dobijać Januszczak. Natomiast Matracki po raz kolejny piłkę złapał w ręce i uspokoił tutaj sytuację. Ale dobra akcja drużyny Świtu. Goście się nie poddają. Goście tutaj próbują strzelić przynajmniej tą bramkę kontaktową. Tak, jak będziemy mieli chwilę przerwy, to pokażemy powtórkę. Teraz świetna piłka, Jóźwiak sam na sam. I mamy bramkę, 4-1. Proszę Państwa, 88 minuta, kapitalne zagranie, prostopadła piłka. Kuba Jóźwiak. Jest to Kuba Jóźwiak. Oczywiście życzymy mu, żeby tak się rozwinął jak Kamil Jóźwiak i też zagrał na takim poziomie w reprezentacji. Kuba Jóźwiak tutaj, bardzo pewna sytuacja, bardzo, bardzo pewne zachowanie i mamy bramkę na 4-1. To Smolarczyk zagrywał to prostopadłe podanie. Nie wiem, czy dotykał tam jeszcze piłki Lis. W każdym razie dopadł ostatecznie do futbolówki Kuba Jóźwiak i podwyższył prowadzenie na 4-1. I mamy szansę na 5-1.
Czy będzie gol? Wybijają w ostatniej chwili z linii bramkowej niemalże obrońcy Świtu. Tutaj doskonałą sytuację miał Jakub Lis. Minął, położył już w zasadzie bramkarza. Mamy tutaj jeszcze powtórkę. Powtórkę tej sytuacji. Tutaj w pierwszym tempie należy też pochwalić Lodzińskiego za to, że obronił ten strzał. Dużo się dzieje w tych ostatnich minutach. Mamy wartą bramkę, mamy kolejną sytuację dla Ząbkowi. No i teraz dośrodkowanie. I znowu Lodziński. Bardzo pewnie. Tak, tak, no otworzył nam się ten mecz zdecydowanie. No tutaj Ząbkowia w zasadzie w ciągu minuty mogłyby te dwie bramki, jednej minuty te bramki paść, bo tu od razu po rozpoczęciu przez drużynę Świtu od środka w zasadzie sytuację miał Jakub Lis. Ale wynik 4-1. Natomiast mamy 90. minutę, no przy takim wyniku myślę, że możemy już dopisać te 3 punkty drużyny Ząbkowi. Goście tu oczywiście będą jeszcze próbować strzelić bramkę kontaktową, no ale do remisu już nie doprowadzą. Teraz świetna akcja Jóźwiak, ale pozycja spalona. 2 minuty doliczył arbiter, jeśli dobrze słyszałem, do tej drugiej połowy. Mamy jeszcze 2,5 minuty do zakończenia tego spotkania w takim razie. Drakul. Granie do Stawickiego, ale piłka nie doszła. Ponownie teraz Jakub Lis. I ruszają z kolejnym atakiem gospodarze. Akcja prawą stroną, dośrodkowanie. Tutaj Bartosz Wiśniewski poluje na hat-tricka, ale piłka do niego nie doszła. Bardzo dużo miejsca po prawej stronie mają w tej chwili zawodnicy Ząbkowi. Dośrodkowanie, piłka w rękach Lodzińskiego. I próbują jeszcze zaatakować piłkarze Świtu. To jest Stawicki. Wywalczył rzut rożny. Dośrodkowywał będzie Drakul. No i jedna z ostatnich szans dla drużyny gości na zmniejszenie tej porażki. Strzelenie drugiej bramki, zobaczymy, dośrodkowanie w pole karne. Dobra piłka, ale wybił ją Bartosz Wiśniewski i to był ostatni akcent tego spotkania. Ząbkowia wygrywa ten mecz 4-1. Zasłużenie, prawda Przemku? Jak najbardziej zasłużenie. 2 minuty jednak doliczył arbiter do tej drugiej połowy. Ostatecznie Ząbkowia Ząbki pokonuje Świt Staroźreby na swoim stadionie 4-1. Bardzo dobry mecz w wykonaniu podopiecznych trenera Tataja. No i utrzymują dystans do Mławianki. Mają tyle samo punktów nadal po 23 rozegranych meczach. Jutro spotkanie Wisły 2 Płock z Troszynem. I zobaczymy, jaki wynik padnie w tym meczu, jak to wpłynie na sytuację w tabeli. Na pewno możemy wyróżnić kilku zawodników Ząbkowi. Tutaj na pierwszy plan wychodzi nam oczywiście Bartosz Wiśniewski. Autor 2 trafień. Kilka bardzo dobrych dośrodkowań ze stałych fragmentów gry, rzutów rożnych. Natomiast tak jak już wspominaliśmy, też Filip Głowala, bardzo dobry występ w pierwszej połowie. Piotr Augustyniak w drugiej połowie i jego rajdy. Tak. Bardzo dobry występ.
Dobre również zmiany, to warto podkreślić. Tutaj Kuba Jóźwiak oczywiście z bramką, ale też dużo wiatru wprowadził z przodu, dużo ruchu. Jakub Lis miał również swoją sytuację, nie udało się strzelić, ale no, myślę, że pozytywne. Trener Maciej Tataj powinien być zadowolony ze swoich zmienników w dniu dzisiejszym. Tak, Ząbkowia wygrywa 4-1, a my bardzo dziękujemy za tę transmisję. No i do usłyszenia w kolejnych meczach Ząbkowi albo innych drużyn, które transmitujemy na naszym kanale. Zachęcamy jeszcze raz do zostawiania łapek w góry i do usłyszenia. Yeah.